Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper po lekkiej przerwie, dosyć lekkiej przerwie, ale ja wam zaraz opowiem, co się tutaj działo, dlaczego, ja w sumie nawet nie wiem, co ja tutaj teraz mam do roboty, chociaż nawet sobie ten odcinek przypomniałem wcześniejszy. I ja wam powiem, jak teraz będzie wyglądać Isaaczek, jak będzie wyglądał Graveyard Keeper, jak będzie wyglądać wiele, wiele innych rzeczy, więc się nie przejmujcie. Wszystko jest dobrze. Wszystko mamy. Mamy wszystko tutaj ogarnięte. Dobra, to może zacznijmy sobie od podstaw. Dzisiaj jest w ogóle jaki dzień? To jest dzień faceta. Dzień faceta, a w dzień faceta można spotkać chyba... Tak. Tego, inkwizytora dziada. Dobra, godzinę już mamy późną, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle tam na razie iść. A więc, co się działo z Graveyard Keeperem? Dlaczego go nie było? Dlaczego był Isaac i co teraz z Isaaciem, bo niektórzy też lubią Isaaca, tam z 15 osób może ogląda tego Isaaca. Nie więcej. I co my tam będziemy teraz robić? Już wam tłumaczę. A więc... Isaac będzie. Nie mówię, że go nie będzie, bo będzie. Raz na jakiś czas z pewnością... W ogóle wejdźmy sobie tutaj, bo jeszcze w tym roku nie byliśmy. Na razie oczywiście... Green Hunger, no to jest podstawa. Po prostu ta seria rozpierdoliła system. Ja przepraszam was, że tak klnę i tym podobne, ale no to jest prawda. Nie ma co się w ogóle tam obrażać. Kurwa ciało. Bo to jest prawda. Graveyard Keeper nie zrobił takiej furory, a Fear and Hunger, 1 i 2 to po prostu, no, ten kanał wywaliły z trampek. I nie wiem co jeszcze. Ole. Nie wiem, czy jestem pełny. No i owszem, kurwa, pełny. Dobra. Mam coś. Dobra. Au! Więc tak, no Fear and Hunger zrobił totalną robotę, jeżeli chodzi o tutaj ten cały nasz gameplay, cały kanał i tym podobne. Dlatego no, choćbym nawet chciał, Fear and Hunger musi zostać. Mogę nie mieć ochoty nagrać tego Fear and Hunger, ale no niestety on musi zostać. Czysty papier. W ogóle ulotki mogliśmy zrobić. Nie grabarza też mamy. Dobra, tam się nie przejdziemy już niestety. Nie wiem, co z tym możemy zrobić, ale okej. No, więc Fear & Hunger zrobił zajebisty boost kanału. Zostaje na pewno. Graveyard Keeper. Chodzi jako druga seria wiodąca, przynajmniej na dany moment, bo już mam kolejną produkcję. Mniej więcej. Którą chciałbym ograć. Nie wiem jeszcze tylko, kiedy to zrobię. Ale zrobię na pewno. I... Isaaczek oczywiście też będzie, ale Isaac będzie na zasadzie tego, że no kurczę, nie mam na przykład czasu zrobić jakiejś serii, czegoś nagrać, no to wtedy chodzi Isaac, wiecie, wolę wam dać Isaaca przynajmniej, niż nie dać wam nic. Myślę, że i wy również wolicie w ten sposób, żeby coś było na kanale. Mówię, no niektóre osoby są tutaj, które są właśnie po Isaaca. Kiedyś były po Noita na przykład, bo Noita u niektórych na kanale spadła z rowerka, że tak powiem. A u mnie cały czas to było. Dlatego rozumiem te osoby, które mogą być zawiedzione. I rozumiem również osoby, które mogą być zawiedzione tym, że nie ma nowych serii, tylko cały czas piłujemy jedno i to samo i tyle. Więc tak, rozumiem to. Myślę, że niedługo nowe serie oczywiście wejdą. Raczej też będę chciał nagrywać dalej horrorki. No, tak jak wam kiedyś powiedziałem, ten kanał ogólnie był inspirowany tym, że no, to miał być takie... stricte horrory. Nie wiem, czy kojarzycie na przykład jego youtubera, on już chyba nie nagrywa nawet. To dosyć takie moje jeszcze czasy. Bungo chyba 21. On właśnie dosyć sporo inspiracji na kanał mi dał. Więc tak jak powiedziałem, Isaaczek będzie tylko i wyłącznie w ramach po prostu mojego niewyrobienia się z jakimiś rzeczami. Mam nadzieję, że mi to po prostu wybaczycie, bo... No, bo. Nie wiem, taka bajka kiedyś była, nie wiem czy wiadycie. Dobra, opół, możemy ten gwóźdź wywalić w sumie. Niż gwoździa.
Mikstura lecznicza, co możemy użyć? O, fajno. I chciałbym galaretkę, bo galaretki... Galaretki chyba nie zdobędziemy tak łatwo. A, daje fajne boosty. Dobra. Bo musimy się teraz zwracać do galaretki wszystkie. Perfekcie są. W ogóle co to jest? Nie wiadomo. To czarne cudo. Czarne cudo. Wybrałem się tutaj ze zbyt dużą ilością przedmiotów niestety. No i mam co mam. Mam co mam. Więc widzę, że lochy ogólnie polegają na tym, że możemy sobie tutaj też trochę surowcy podropić. W sumie fajne. Myślę, że uciekamy stąd. Nie można tego zrobić. No to nie uciekamy stąd. W ogóle nagrywam to 25. To jest dzień przed. Zaraz tu jest stream, bo jest 16:25, o 19:00 mamy streama. Firenhanger jedynki, no bo mówię, mi się nawet może nie chce grać Firenhanger, ale ja nie mam prawa wam zabierać tej gry, bo no takie community, jakie się tu stworzyło dzięki tej grze, to jest po prostu pięknego. W ogóle myślę o kilku jeszcze innych projektach, te projekty, które mogliśmy zrealizować wspólnie nawet. Tu na przykład, nie wiem, zawody w Wormsy, nie wiem czy są tutaj gracze starszej daty, ale na przykład ja byłem, w sumie nadal jestem graczem Worms World Party? Tak, to chyba było to. Po prostu no uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą grę i z chęcią naprawdę zrobiłbym konkurs z nagrodami dla uczestników. W ogóle tutaj była rozmowa właśnie z Mormegilem. Nie Mormegilem, przepraszam, co ja gadam. Manonim, nie Mormegilem. Z Manonim na temat właśnie tych zawodów. I w sumie nie byłoby to głupie. Nie byłoby to głupie, bo wiecie, ja jestem ogólnie informatykiem i mam dosyć sporo sprzętu komputerowego. Wiadomo, no nie wszystkie rzeczy, które tutaj mam, są nowe, ale zazwyczaj są to rzeczy, które po prostu gdzieś mi tam zalegają w szufladzie. I na przykład jakieś, nie wiem, sprzęty typu procesor, zasilacze, ramy. Niektóre rzeczy nawet, wiecie, nawet z pudełkami i tak dalej, jeszcze z gwarancją, no gdzieś mi się tam walają, no bo ja mam tylko od cholery tutaj po prostu i do tego. I właśnie takie rzeczy teoretycznie mógłbym wam wystawić jako nagroda na przykład w danych konkursach. To by było w sumie ciekawe. To by było w sumie ciekawe. Więc moi drodzy, piszcie, czy chcielibyście tego rodzaju aktywności na kanale. Bo ja jestem naprawdę bardzo chętny i z przyjemnością zagrałbym sobie, nie wiem, tak z 15 osobami w Worms, żeby mieć jakieś eliminacje, tabelki i tak dalej. No to było coś pięknego po prostu. Coś, co mogłoby się fajnie przyjąć. I na przykład nie musimy od razu zaczynać nawet takich, wiecie, nagród super drogich i tak dalej, tylko po prostu, żeby jakoś się fajnie zgrać. Możemy początkowo jakieś gry rozdać czy coś i dopiero potem woli czasu i tak dalej, dopiero zacząć ją bardziej interesować tymi lepszymi nagrodami. Piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. A ja chyba będę chciał się w końcu stąd wydostać, no bo już widzę, że w teorii mamy kolejny dzień. W ogóle jest dzień księżyca, chciałem do astrologa jeszcze iść. Czy w ten sposób? Mogę. Na szczęście mogę. Jeszcze chcę iść szybko do astrologa, bo u astrologa mam, jakby nie patrzeć, questa. A u tego paneczka questa. Dobra. To tu. To możemy tu sobie odnieść. To tiż. Tu tiż, czy nie? Nie, tego nie mogę. Dziennik grabarza, no właśnie. Użyjmy sobie teleportu. Czy to nagrywam? Nagrywam, uff. Latarnia. To jest tu. No dzień dobry. Daj mu pamiętnik. Świetne. Świetnie. Świetnie. Ileż ważnych informacji musi się skrywać w tym tomie. Niesamowite. Opowieść. Od dawna nie czułem się tak pełen werwy. Więc jak mogę otworzyć portal na wzgórz wiedźm? Zobaczmy. Musisz stworzyć duchowy laser. Ale nie mam pojęcia, czym jest laser. Przykro mi. Powinien on zostać stworzony na piedestał przed portalem. Musisz stworzyć dwie jego części. Emiter i lufę. A tutaj mamy trzy części emitera. Lustro dumy, wiecznie płonący węgiel i słony widelec. What?
A co z drugim elementem? Druga część księgi jest pokryta czymś lepkim. Będę musiał najpierw zmyć. Będę chyba potrzebował kwasu i narzędzi naprawczych, żeby ją wyczyścić. Okej. Kolejne zwłoki, już drugie. Gdzie ja to wszystko mogę znaleźć? Napisał, że wedle jego przyjaciół wszystkie te elementy można znaleźć w mieście. Tego fragmentu nie rozumiem, ale napisał też, że są one duszą miasta. Wszystko to brzmi jak jakiś bełkot. Magia. Ha, co za bzdura. Na twoim miejscu zacząłbym od tego, co da się ujrzeć. Na przykład od piedestał, koło portalu. Po drugie, spróbuj dostać się do miasta i znajdź te przedmioty. Wykonaj kwas. Co do tego kwasu? Wiesz, gdzie mogę znaleźć jakiś kwas? Zażyciłem alchemię wiele lat temu. Raczej mało przyszłościowy zawód, ale chyba wiem, skąd możesz wziąć kwas. Na bagnie powinna mieszkać stara kobieta. Jest bez wątpienia szalona, ale dawno, dawno temu sprzedawała ingredencje chemiczne. Co do tych narzędzi naprawczych, gdzie mogę je znaleźć? Ten może być problem, młody człowieku. Inkwizycja zniszczyła je wszystkie. Głupcy. Uważają, że przyszłość może przynieść tylko krzywdę i klątwę. Przeszłość, przepraszam. Myślę jednak, że zdołasz kupić jakieś na czarnym rynku. Ktoś ze znajomościami w półświatku powinien być w stanie ci pomóc. Znam kogoś, kto się na pewno nada. Muszę porozmawiać ze żmijem. Też o nim pomyślałem z miejsca. Dobra, handluj. Czy masz coś do handlu? Nie masz. Mamy 10 silverów. Teorii niebieskie pypki byśmy sobie mogli kupić. Na przykład 50. To jest dużo. To czy ja chcę? Te. Te, niebieskie, tak. No i fajne. Toasty. Dajcie pypcie, dajcie pypcie. Dobra, myślę, że czas... Może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Najpierw sprzedajmy te zaświadczenia, które mamy dotyczące tych naszych kochanych trupów. I dopiero może za chwilę się teleportujemy do domu, bo tam na pewno jeden... dwa trupy w sumie leżą. Ja, dwa trupy leżą. Shit. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dużo tego dzisiaj jest. I powiem wam, że jak na pierwszy odcinek po takim czasie, bo ten Isaac trochę tam wchodził, to naprawdę czuję się skołotany jak kupa. Totalnie. Totalnie. I może dzisiaj zajmiemy się również questami dla Klotyldy? Zastanawiam się, skąd możemy znaleźć garnek. Nie ten klawisz. Dobra. Proszę mi to sprzedać. 4,5. No i fajnie. I teraz mogę się teleportować do ukochanego domu. Dzień dobry. Ja pierdzielę, przecież mam tylko zajebanie ciut. Nie mogę. Ryby, miody, wszystko. Dobra, trupy. Trupy, gdzie jesteście trupy? Tu jesteście. Dwa są? Dwa. 84%, 96%. No to już na pewno jeden jest wywalony z trampek. To pewne. To w ogóle mamy chyba zombiaka tego w końcu, którego mieliśmy zrobić. No właśnie, tu już mamy niestety jedną lipę. Więc wiecie co, ja go po prostu na razie przynajmniej zostawię tu, bo on jest i tak już do kitu. A tego jednego jeszcze spróbujmy sobie uratować. Chyba do 90% mamy luz, bluz i orzeszki. Tylko tak, co tam musieliśmy wyciąć? Na pewno musieliśmy odciąć tłuszcz. Pracujmy. Więc tak, jesteś już fit. Chyba krew. Będziesz w sumie jeszcze bardziej fit, ale okej. Dobra, no i no mózg to tak swoją drogą. Ej, nie wiem. Skórę? Nie. Kielitka. Zobacz, że to się rozpierdoli teraz. A jednak nie. Czyli jelita. No i fajne. Ej, ale ty to z tym trupem idź. Idź z tym trupem. To coś mnie chrypa bierze, cholera. Akurat na streama, niedobrze. Będę musiał nagrać tylko jeden odcinek z Graveyard Keepera i dopiero potem, jak już po streamie będę miał czas, chociaż nie, po streamie też nie miał czasu. No nic, jutro nagram. To jest taki jutrzejszy odcinek, więc luz. Potem Fear & Hunger mam spokojny zapasik. Więc też się cieszę z tego powodu. Będę musiał po prostu skupić się na jedynce. No i git.
I ile mi zostało marchewek? 40 sztuk, a po 5 chyba idzie, z tego co pamiętam. Może też zajmijmy się dzisiaj zombiaczkami? Nie byłoby to głupie. Nie byłoby to głupie. Bo te zombiaki mogą nam pomóc właśnie przy... boostować delikatnie... jakieś rzeczorki. Jesteśmy senni. Elitko jeszcze. I tym razem się chyba coś nie udało tutaj. Dobra. O Jezu, to będzie tragedia. Tragedia. No i świetnie. Wyrąbaliśmy się z trampek. Czy on teraz będzie miał 0 czerwonych czaszek? Tak, ciało 0-0. No ale to też takie ciałko, to niezbyt dobre. Nic z nim nie możemy zrobić. Dobra. No i ciebie oczywiście wywalimy. Wywalimy cię na stos. Umieść i podpal. Umieść i podpal. Tego nie weźmiemy, cholernie. W ogóle mam taki jebnik tutaj w tych skrzynkach, bo to głowa mała. Dobra. Mamy też i ciebie. Czy ja tam mogłem sobie? A właśnie. Ej. Troszkę go mogę w teorii wziąć tu. Umieścić tu. Na przykład wyciąć mu jelitko. Ale to chyba i tak nic nie da. Dobra, nic nie da. Więc tak, spróbujmy. Tylko ja jestem zmęczony. Idzie kapłan. Idzie El Capuano. Wiecie co, to tak, ja idę spać, bo to jest w sumie dobry moment na zdrzemnięcie się. Niech ten trupek sobie tu leży. Przynajmniej trochę. Człowiek musiał odchrząknąć. Dobra, czuję się świeżo, milusio, fajniusio. Tylko tak, no potrzebujemy zrobić mszę. Bo jakby nie patrzeć, na niebieskie pypki to jest coś, co nam daje dużo. To nam daje dużo. Czy ja coś tu jeszcze Ej! No, myślałem. To wynik niepowodzenia? Co? Czy ja zapomniałem zrobić mszy któregoś dnia? No nie wydaje mi się. Okno witrażowe. Trochę drogie. Trochę bardzo kurde drogie. Podwójny świecznik i tutaj potrzebne są złożone części. Spróbujmy. Ej, w ogóle usuńmy sobie z jedno. Mogę? Mogę. Pyk. To jest złożone części. Proste części. I chyba złom, tak? Jezu, za dużo tych rzeczy mam. Za dużo! Proszę mnie wziąć ode mnie te części. Mogę ci to oddać? Mogę. O, to też mogę. Od razu milej. I teraz pytanie, czy to jest złom? Ale to jest raczej złom. To nie są złożone części. No właśnie. No to tak, musimy iść teraz po złożone cząstki. Tylko tak, co to by trzeba? 4. 4 proste, 4 złożone. Dobrze by było, wiecie, zwiększyć sobie całkowity ten boost do wiary. No bo jednak jakby nie patrzeć, to jest znacznie więcej... tych pypków złotych, czy tej wiary całej, obie. Więc no dobrze by było, ale czy mi się uda to ogarnąć? No nie jestem pewien. A może tu są złożone części? Bo ja chyba to nawet stawiałem. Złożone części są. Nie da dużo, ale coś tam jest. Jeszcze to, o, nie gitara. Złożone części. Troszeczkę więcej. Dobra, podjedzmy jeszcze trochę. Ty, właśnie już kurde kończy nam dzień. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, ej, Shiro, dawaj. Bo ja widzę, że ty się opierdalasz za bardzo. Git? Git.
Teraz mi pewnie prostych zabraknie, no trudno. Najwyżej za tydzień zrobimy. Szybko! Do abordażu! Do abordażu! Powiedzcie mi, że tu jest ta wiara. Jest wiara, dobra. Szybko jeszcze zrobimy. Wiecznik 2. O, jaki ładny, fajniutki. Ej. No to teraz zrobimy tamten. Czy możemy zrobić dwa? No to w sam raz. O, kliknij. Kurde. Coś tu się czasem baguje. To i to. Gdzie akurat jakość w sumie 20. Proste części. Pyk, pyk. Pypciu, pypciu. Świecznik ścien. Kurwa. Podwójny świecznik, przepraszam. Jesteście cali? Dobra. Jakość 20. Robimy to. Zacznij modlitwę, wybierz kazanie, pyk, wykonaj. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super! Niezłe! No wiem, a teraz pomódlmy się o błogosławieństwo i pieniądze. No, już? Awe. Więcej wiary! No i całe 6. Prosimy o datki. O to najbardziej. Ale was się namnożyło. No jelo. Ile pieniędzy. Czuję smak pieniądza. Czuję smak pieniądza. I git. Dobra, mamy co chcieliśmy w sumie. Mamy co chcieliśmy. W teorii możemy teraz sobie zacząć coś inwestować, nie? Możemy serce w końcu też ogarnąć. Serce, jelitko. No. Co my tu mamy? Akurat 3. Dobra. Popracujmy. Esencja. O panie. Jelitko już mamy. Sok z zombie. To sok z zombie czy co innego lepiej by było? Sok z żuka. O! Beetlejuice to się nazywało, prawda? Czy coś jest jeszcze do ogarnięcia? Wszędzie jest badanie ukończono. Niedobrze. Zielone pypcie. Naprawdę? Straszna lipa. Mamy wszystko tutaj poogarniane. No dobra, niech będzie sok z zombie, tylko... Byłem bardziej skłonny do tego, że uda mi się w jakiś sposób zboostować sobie niebieskie pypki. Tu co się dzieje? Tu w ogóle jest kurczę, nie wiadomo ile. No właśnie, mamy za dużo jelit. Za dużo jelitek, zostawcie jelitka. O, niszczymy to. A, bo te czarne to w ogóle są chyba nasiona cebuli, wiecie? Tak mi się wydaje. Mieszarka ręczna. Wykonaj. Czemu mam coś takiego? A, bo tu miałem wsadzone, okej. No to nie chcę. To było chyba tu. Świeczki. Zastrzyki to nie kubeł z krwią. O! O właśnie. No rób. Nie wiem co ci to da, ale rób. Możesz to rób. Wzmocnione nawozy, stymulator wzrostu i eliksir energetyczny. To też by się przydało zaraz zrobić. Kurde, naprawdę nic nie mogę włożyć? No nic. No nic. O. Dobra, zainwestujmy może już pypki. Co wy na to? Że tak. Warsztat chemiczny. To moglibyśmy wziąć. Balsamiarstwo. Chłodzony stół, stół balsamiarski. Stół do wskrzeszania.
Zombie logistyka. Byłoby to głupie. Dobra, alchemia. Balsamiarstwo. Chociaż nie, druga szansa. I stacja transportowa. No fajnie. Destylator. Jakaś teologia może? Coś? Nic? Chyba nie. Rozdziały, notatki, biurko. Półki na książki, generator losowych tekstów. Dramaturg. Więcej małych roślin, uprawa winogron. Farma zombie. Wiatr pszczół, też fajne. Trawienie. Tylko ja bardziej bym chciał, wiecie co? Albo dmuchanie szkła. Mogłoby być niegłupie. Albo zombie górnictwo. O właśnie. To. Obróbka drewna też. O właśnie. O to mi chodziło. Zombie wydobywanie 1. Tutaj nic nie mamy z tego. I teraz tak, dodatkowo możemy sobie dmuchanie szkła 2 dodać. Na razie projekt piec 2. Ja wiem, czy jest to potrzebne. Szczerze powiedziawszy, chyba nie. Zastanawiam się nad zbieraczem. A czy ulotki już mogę robić? To jest dobre pytanie. Papier papierowa Breja. Gawędziarstwo, powieść. Notatki, rozdział. Papier, półka, zwykły atrament. Wszystko jest kurde takie, no... No to nie... A tu są notatki, ulotki, przepraszam. To nie są rzeczy, które jakoś tam mi super dałyby takiegoś boosta, nie? Konfesjonał. To może być ciekawe. Dobra. A czy ja tam to zrobiłem już? Dmuchanie szkła mam. Wypalanie tutaj też można by było zrobić. A, dobra. Chyba tyle. Chciałem to. No i mam to. Legit. To co chciałem, to mam. Resztę zrobię sam. Destylator. Ja zanim ogarnę, co ja tam mam do roboty, to wiecie, troszeczkę też minie, to się nie martwcie o to. To się nie martwcie o to. Tak, ja bym chciał sobie zrobić na przykład coś takiego jak... jak pień. Wasz pień, w teorii. To się nie da pewnie, nie? Nie wiem nawet, co ja mam tutaj brać. No opowieści mam stąd zabrać, to już tak kurczę głupio. No dobra. Chodź opowieść. No. Ma być. Tam jest cebula. Za dużo tych przedmiotów tu się zaczyna walać. Naprawdę za dużo. Na razie to postawmy tutaj. Świadectwo możemy cały czas nosić, w sumie to nie jest problem. To by zombie też. Dzień dobry panu. Ja teraz mogę się teleportować, też jest ciekawe w sumie. Dłużej. Kopalnia. Mogę. Aha. No wstałem, że mogę go odrzucić tutaj do tej kopalni. Nie tu. Nie, to było tu. Czy nie? Może nie. To była to jakaś kopalnia zawalona, czy w gazie? W gazie to jest mój samochód. Dobra, nieważne. Tu da się kopać. Możesz tu kopać? Nie. Ty nie możesz. Do toalety cię mogę wrzucić? Nie mogę. Jest mi kurde przykro. Kład żelaza. Kopalnia serców dla zombie. Jest! Tutaj. Lewa.
I tak, potrzebujemy kill of 1 i 4 gwoździe. No to da się zrobić. To się da zrobić, moi drodzy. Użyj. Ukochany dom. 4 gwoździe i kill of, tak? Let's do it. Gwoździe to jest najmniejszy problem. To to się robi na pyk, pstryczek i mamy. To się robi na pstryczek i mamy. No to teraz przydałoby się tak, ten pierdolnik w ogóle zostawić, bo ja tego mam tu od groma, tylko coś wydaje, że będę jednak tych desek potrzebował i zaraz będę wracał pewnie po deski. Dobra, kill of 1. Dziękuję. Wróćmy do naszego kolegi. Tab. O, kopalnia. Hello. Yellow. Dobra, tylko tak, widzę, że ja sobie to mogę zamienić. Chyba. Na. Panie, idziesz pan. Kop. Ha! No nie może być. Ale to wolno idzie, o ja pierdzielę. U matko i córko. Bardzo wolno. Więc tak, 8 opołów. 8 opołów. 16 opołów. I 1 kilo. 16 opołów, 1 kilo. 16 opołów, 1 kilo. Zapamiętaj się. 1 kilo. Mamy opół? Nie mamy. Nic nowego. Op. Jak to mało energii, ty? 18 opołów, 1 kilo. Shiro, pamiętaj. Pamiętaj, Shiro. W ogóle, moi drodzy, zmienił się Instagram. Zmienił się Instagram. W związku z tym, że ja na tym swoim starym Instagramie, to jest mój prywatny Instagram. I tak zbytnio no nic nie wrzucam, bo no wiecie, to jest był mój Instagram prywatny. A ja też, no jakby nie patrzeć, pracuję w takiej branży, gdzie no wolałbym nie być zbytnio rozpoznawany i łączony z tą firmą. No to tak za bardzo rzeczy związane z kanałem to tak no, nie wrzucałem, wiecie, no tak trochę głupio, nie? Znajomi patrzą i tak dalej. I wiedzą, co ja tutaj gadam. Nie, no nie to, że się wstydzę, spokojnie. Tylko chodzi bardziej o to, że no nie każdy wie, że ja tam sobie jakąś działalność w internecie prowadzę. I stwierdziłem, że kurde, ja tam gdzieś miałem ten mój kanał. Miałem ten swój, że tak powiem, Boże, słowo zapomniałem. Kanał na Instagramie, tak? Kanał? Nie. Profil. To jest profil. I mówię, kurczę. W sumie wrzucałem tam kiedyś, czy próbowałem przynajmniej coś wrzucać, ale tak jakoś potem przyszliśmy tego Shirodeva. I niezbyt po tym mi się nawet chciało. No a teraz stwierdziłem, że kurczę, w sumie. Czemu nie? I zrobiliśmy chyba pierwszy raz coś ciekawego. Dobra, musimy to w ogóle wykopać. Bo to na przykład, dziękuję. Stacja transportowa. Rozumiem, że tutaj... No właśnie. Pięt. Jestem ciekaw, w jaki sposób będzie to działać tu. Chyba nie da zmienić na przykład, żeby, nie wiem, węgiel kopało, tak? Czy da się? Weź. A, no zębiaka mogę wziąć. Okej, okay, może być. Może być. To trzeba byłoby jeszcze jednego zębiaka tutaj ogarnąć. Domek się da w ogóle jakoś bardziej podbudować? Chyba nie. Stacja transportowa kolejna. W ogóle skład żelaza tu jest jeszcze. Możemy sobie zrobić składzik żelaza. To tak, tu będzie trzeba wywalić w takim razie to drzewo. O. Dobra. I tak, skład żelaza niech będzie tu. Skład kamienia. No jednego opołu nam brakuje. Shit, i czterech kamieni. Czterech. Gwoździ.
Yashiro już ma lagę mózgu, ale to nic nowego. To nic nowego. Dobra. No to tak, to już mamy. Wracamy sobie do kochanego domku. La. Domek. La 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 la. Dobra. Bym się teraz cofnął w rozwoju. Dawno już to zrobiłem, spokojnie. Nie, szczerze powiedziawszy, to bym się znów cofnął do naszego... Do naszego. No, dużo wam powiedziałem, nie? Rozumiecie wszystko. 100%. Nie no, cofnąłbym się do naszego miejsca, gdzie obrabiamy zwłoki. Z jakiego powodu? Chciałbym zobaczyć, czy być może... Tutaj na górę, tylko jeszcze ogarnę ten popiół i resztę stąd. O właśnie. Chciałbym zobaczyć, czy nie mogę zrobić sobie właśnie tych naszych stacji do robienia zombie. O, i git. To było gdzieś tu, tak? Tak. Z tyłu do wskrzeszania. Potrzebujemy 4 deski i 4 złożonych części. Luz. 4 deski i 4 złożone części. No to dzisiaj robimy progres. Robimy mega progres. Tu co? A, jabłonki, okej. 4 deski i 4 złożone części. Mamy coś takiego? 2 złożone części. Desek to do zajebania. Z brusy rzeszki. I tu bym chciał oczywiście zrobić te części złożone. Te cztery. To zawsze się przydaje. Tego nigdy dość. Dobra, kawki się napiłem. O godzinie 17. No. A powiem wam, że osobiście na mnie kawa nigdy nie działała. Nigdy. Nie wiem, po co ją w sumie nawet piję, ale piję. Zawsze tak właśnie było, że w sumie ta kawa to... Nie, ogólnie mam problemy z tym, że piję kawę. W sensie, nie to, że ogólnie problem z tym, że piję kawę, tylko ogólnie problem z tym, że no, kawa mi szkodzi osobiście. Ja jestem dosyć wrażliwy gastrycznie. Nie, już nie mówcie tutaj, że nie wiem, walę bąki czy coś, tylko po prostu siedzi mi na żołądku, czuję taki, taką, wiecie, ciężkość i tak dalej. I kawa nigdy w sumie mi dobrze nie służyła. A to ja robię, piję kawę. Mimo, iż mi nawet jakoś tam super nie smakuje, nie? To jest bardzo dziwne. To jest mega dziwne. Dobra, da się to jakoś... Nie da się. Escape, tylko mogę kliknąć. Nie da się. Nie da się. Chciałem sobie to delikatnie obrócić, ale się nie da. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Brak zwłok, materiału potrzebne do skrzynia. Tam jest wszystko, co potrzebne. 6 czaszek. Patrzcie. No jest tak, sok z... O kurwa, ile wiary. 10 wiary? I was w domu biją? No definitywnie was napierdalają w tej chałupie. Idziesz mi stąd. I wypadałoby chyba w końcu tutaj, wiecie co? Troszeczkę przygotować nowych miejsc. Będę zrobił to w ten sposób. Oj, taki piękny krzyż się nawet tutaj ułożył. Fajnie. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Nie, ale naprawdę, jeżeli chodzi o tłumaczenie w tej grze, to na przykład właśnie to kurde, blaszka, jestem czaszka, to jest coś pięknego, naprawdę, serio. To jest tak fajnie zrobione. Ej, ty tego nie rób. Tak fajnie zrobione pod tym względem, że jestem naprawdę pełen podziwu. Moglibyśmy przy okazji zrobić też troszeczkę rzeczy, żeby ten cmentarz nasz delikatnie podnieść. Nie byłoby głupie. O, może i nie byłoby głupie. Pytaj. Tam jest powód działań kultystów. I... Mam pozwolenie na ekshumację dodatkowo. Ja brałem kasę stąd? Nie brałem. 1,24. No, może być. Może być. I wiecie co, bardziej zadbałbym chyba też o tą wiarę. No bo ta wiara to jest coś, co nam kuleje strasznie. Drewniany ołtarz. On daje, kurde, 4 więcej. No, i konfesjonał daje 5.
deski złożone części, to nie jest trudne do zrobienia. Drewniane belki, to też nie jest trudne do zrobienia, kurde. Ja my tego nie robię. Aj! Wiesz, to w sumie niedługo znów będzie ten dzień. Dzień, w którym znów będzie mieć wiarę. Chyba też pada, tak, pada deszczyk. Dobra. No to palim te drzewa. Pyk, pyk, pyk. Niech się spać, niedobrze. Bierz to. Weź to do ręki. Weź to do ręki. Jakkolwiek to brzmi, weź to do ręki. I zaraz będzie. Pandora Gate. Shiro nakłania widzów do... nie wiadomo czego. Nie no, nie nakłania was do niczego, spokojnie. Krzyczcie do mentora. Nakłaniam tylko naszego ziomeczka, który sobie tutaj ogarnia te rzeczy. W ogóle miałem się już nie wypowiadać się na ten temat i nie żartować, ale wiecie co? Tak szczerze powiedziawszy, to trochę mam to w dupie. Ja ogólnie jestem znany z tego, że mam pięty język i lubię czarny humor. Jakkolwiek to brzmi, uwielbiam czarny humor. I lubię też się śmiać z siebie. To nie jest tak, że lubię się z kogoś śmiać, a z siebie już nie potrafię, bo to też nie jest fajne. Ale wiecie, teraz takie jest przeświadczenie, że kurde, lepiej o tym nie mówić, no jednak tam wiecie, dzieci i tak dalej. Kurwa, ale jak na przykład mówi się o martwych płodach, czy o czymś innym, to już nikomu nie przeszkadza, nie? No to w sumie czemu z tego nie żartować, skoro żartujemy o takich rzeczach, a o tym już to nie wolno? Taka dwuznaczność, nie? Dlatego stwierdziłem, że po prostu... tu nie mam to w dupie. Jestem złym człowiekiem, chuj tam. Czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Dobra. Bierz do ręki. No i belek mamy do zajebania. Belek mamy do zarąbania. Tylko tak, ja sobie tutaj podkładałem do naszego pienia. Ja tak będę to mówił, pień. Zresztą sama gra tak mówi. A tu mamy inny pień. Nie to miałeś włożyć. Deski nie zostaną, to se schowaj. Teraz będziemy jeszcze konfesjoną napierdane, spokojnie. Dobra, poślizgajmy się na gównie. To też jest bardzo szybkie. Piu! W ogóle chyba nawet sobie porozmawiamy na ten temat w ogóle całego kanału i tak dalej na streamie. Kurczę, mam nadzieję, że ktoś będzie w końcu o tym streamie, bo powiem wam szczerze, kurwa, proste części Shiro, myśl! Myśl, Shiro, myśl, kurwa, myśl! Łuku. Jezu, jeden konfesjonal, ile on kosztuje? Ej, to 12,4, tak? Powiem prostych części. W ogóle, wiecie co, zawsze miałem problemy z robieniem tych streamów, zawsze, bo no, zazwyczaj tam było po 2-3 osoby na tym streamie i tak dalej. Dlatego ja w sumie nawet nigdy nie miałem też ochoty robić tych streamów. A teraz mam, liczę na to, że będzie więcej osób, naprawdę. W szczególności to jest Firen Hunger, więc musi być dużo osób. musi. Dobra, proste części. Proste części, proste i złożone. Niech będzie 12. Energia spierdziela jak głupia. Nie, ale wiecie co, naprawdę tak bardzo fajnie widać, jak ten kanał, mimo tych trudności mojego charakteru, mojego lenistwa, no bo ja jestem ogólnie naprawdę mega leniwym człowiekiem. Jestem chuj z tym, naprawdę, jestem leniwym człowiekiem. Ale w sumie ten kanał, mimo iż czasem mam ochotę pierdyknąć tą cholerę, jednak jakoś tak, no wiecie, człowiek się przywiązał do tego, nie? Człowiek się do tego przywiązał. Nie mówcie, że ten ołtarz może być tylko tu. No jest, ej, no gdzie? Kurwa, ołtarz pewnie może być tylko i wyłącznie na tym lepszym. W sensie, jak zbudujemy coś. Bo to jest ołtarz ten, tu. Jaka dupa, ej, oszukali mnie. Oszukali mnie, gnoje. Dobra. Cztery złożone części. Jak nie będą konfesjonału nawet wybudować, to się zirytuje. Dopiero będzie zły. I tak musimy już teoretycznie odcinek kończyć, więc... no. Ale spokojnie. Graveyard Keeper jest. I raczej jeszcze.
trochę pobędzie na kanale. Nie mam zamiar w sumie tą grę przejść. Bo też z tego co zauważyłem, u nas to tak z tym przechodzeniem gier to ostatnio dosyć słabo. No i czyli Firenhanger. Jest dosyć taką złożoną i długą grą, dlatego też chciałbym coś w niedługim czasie, takiego krótszego może, zagrać. Amen. Konfesjonał. Kurwa mać, no wy sobie w kulki lecicie ze mną. W teorii tu by się chyba dało. Tylko jak ja to zniszczę i się nie będzie dało, będę zły. W ogóle tutaj chyba też jeszcze była miejscówka na to. Dobra, już muszę kończyć. Chwilo, kończ to. Kończ waść, wstydu oszczędź. Dobra. Hihihi. Nie da złomu. A ja dopiero to wybudowałem. Oj, mogę. No to teraz się będziemy modlić. Nikt nie chce się wyspowiadać. A to chamy. Dobra, mogę drugi konfesjonał? Nie mogę. Dwie części, trochę innych rzeczy. Ej, no to tak, to bym usunął jeszcze. Dałbym tutaj tą dwójeczkę naszą, to już mamy 23. 25 moglibyśmy osiągnąć bez problemu. 25. Rozumiem, że tutaj to... Nawet więcej, 27. No, 27 byśmy mogli uzyskać. Dobra, moi drodzy, ale tym się zajmiemy oczywiście w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Czego? Z Graveyard Keepera. Oczywiście, że tak. Moi drodzy, trzymajcie się raz jeszcze. No i to, hej, hej!